Cześć, jestem Kuba i pokażę wam najlepszych zawodników na start FIFA 20. Chciałem wam bardzo podziękować za przyjęcie pierwszej części tego odcinka i przypominam wam o wyzwaniu. Jeżeli w ciągu godziny od dodania tego filmu bijecie 200 apek w górę, to już tu pojedzie kolejny odcinek. Oraz pamiętajcie, że 400 apek w górę pojedzie kolejny odcinek z FIFA 20, a każdy 50 apek w górę dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Możecie także napisać, jakiego zawodnika wam dać do kolejnego odcinka z tej serii. Tutaj macie pokazane sobie 5 osób, które stawiły suba na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli chcecie pojedzie w kolejnym odcinku, to stawcie suba oraz napiszcie w komentarzu DM suba. Ja wam wtedy przytnę serduszko. A teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest João Felix. O tym zawodniku mówiłem już niejednokrotnie, lecz jeszcze nie mówiłem tego, że będzie on bardzo dobry jak na sam start gry. Będzie on bardzo wysokie tempo, do tego dribbling oraz jego strzał, tak jak na sam początek będą na bardzo dobrym poziomie. Jedynym minusem na jego karcie jest fizyczność, lecz myślę, jak na początku nie będzie to jakoś bardziej odczuwalne. Tutaj jeszcze nie wiem, na jakiej pozycji karty dostaje ten zawodnik. Będzie to napastnik lub skrzydłowy, ale na każdej z tych pozycji będzie on wyglądał bardzo ciekawie. I czas teraz na polski akcent w dzisiejszym odcinku, a jest nim Arkadiusz Mieli. Polak w następnej FIFA dostanie bardzo grywalną kartę, która nie powinna być jakoś bardzo droga. I jak na sam początek gry będzie on bardzo użyteczny. Milik będzie miał bardzo dobre strzały, a jego dribbling oraz tempo jak na sam początek gry będzie wyglądał bardzo dobrze. Myślę, że jak na pierwsze miesiące gry będzie on często wykorzystywany w składach i będzie można grać duetem polskich napastników Piątkiem oraz Milikiem. I sami przyznajcie, że karta Polaka wyglądałaby bardzo ciekawie. Ja na 100% będę chciał zagrać nim w następnej FIFA, a jak jest z wami, napiszcie dole w komentarzu. Pacueta pierwszy raz w FIFA 20 pojawi się w trybie Ultimate Team i od samego początku jego karta będzie wyglądała bardzo ciekawie. Jak na jego pozycję i na sam początek gry, karta ta wygląda bardzo solidnie. Myślę, że w tym przypadku jego karta nie będzie przekraczała na samym początku 30 tysięcy monet, więc jak na sam początek może być to droższa karta, ale nie oszukujmy się. I już po pierwszych tygodniach grania w FIFA można pozwolić sobie spokojnie na zakupienie tego zawodnika. Brazylijczyk będzie bardzo grywalny w następnej FIFA i będzie to kolejna bardzo dobra na start karta z Ligi Włoskiej. A czy wy kupicie go do swojego składu? Napiszcie dole w komentarzu. Luka Jović jest kolejnym piłkarzem, którego warto będzie zakupić do swojego składu FIFA 20. Cena za tego zawodnika powinna wynosić tyle samo co w przypadku innych, czyli jak na sam początek gry idealną. I zapewniam was, że będzie to karta, którą będzie można spokojnie nawet grać przez cały pierwszy miesiąc gry, jak nie dłużej. Statystyki na tej karcie wyglądają bardzo ciekawie i myślę, że warto będzie zakupić tą kartę, gdyż Liga Hiszpańska też będzie obsadzona bardzo grywalnymi zawodnikami. I karta tego piłkarza będzie mogła nadać bardzo dużo jakości do waszego składu. A co wy sądzicie o tej karcie, napiszcie na dole. I teraz czas na zawodnika, z którym miałem lekki dylemat co do dzisiejszego odcinka. Gabriel Jesus na samym początku gry będzie mógł kosztować nawet grubo ponad 50 tysięcy monet, lecz jak już to mówiłem, taka ilość monet to jest już tym minimum, które ma większość graczy w pierwszych tygodniach gry. I tutaj mam do was pytanie, czy do tej serii dodawać także takich zawodników, których cena nie będzie przekraczać tych załóżmy 100 tysięcy monet? Napiszcie to koniecznie na dole. A co do samej karty, będzie ona oczywiście bardzo ciekawa i kolejną FIFA z rzędu będzie on bardzo często wykorzystywany na samym początku FIFA Ultimate Team. A czy wy kiedykolwiek graliście tym zawodnikiem na początku swoich składach i tak dalej? Napiszcie dole w komentarzu. Fred był bardzo często wykorzystywany przez graczy na początku FIFA 19 i to nie zmieni się w FIFA 20. Za obecny system Brazylijczyk dostanie downgrade'a o 1, lecz jak sami możecie zobaczyć, jego karta cały czas będzie wyglądała bardzo ciekawie. Spadek jego overalla wyjdzie na dobre dla samej gry, ponieważ teraz jego karta będzie o wiele tańsza na początku niż w poprzedniej FIFA. Będzie to coś w stylu jak w przypadku Bakayoko w FIFA 19. Wszystkie statystyki na karcie Freda będą wynosić ponad 70, więc myślę, że to świetna karta jak na sam początek gry. Do tego jest zgrywalnej reprezentacji oraz ligi, czyli wszystko łączy się w to, że będzie to mega użyteczna karta w FIFA 20. Richarlison także będzie bardzo dobrym zawodnikiem na start w FIFA 20. Brazylijczyk już w FIFA 19 był bardzo często wykorzystywany przez graczy, lecz jedynie w kartach specjalnych, lecz teraz to się zmieni, nawet normalna karta Brazylijczyka będzie bardzo grywalna. Jego karta będzie bardzo podobna do karty Gabriela Jesusa, lecz jak według mnie i wielu innych osób będzie on tańszy od swojego rodaka, więc jeżeli nie będzie was na początku stać na Jesusa, to ten piłkarz będzie jego bardzo dobrym i również bardzo grywalnym zmiennikiem. A co wy sądzicie o tym zawodniku? Napiszcie na dole w komentarzu. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przypominam, że 400 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 50 apek w górę dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Napiszcie, jakiego zawodnika wam brakowało w tym odcinku oraz napiszcie, czy oddawać do tej serii zawodników, których cena będzie przekraczała 40 tysięcy monet. A teraz nie przedłużam, dziękuję wam za oglądanie, cześć!